Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmiku. I po tytule już wiecie, jaki to jest filmik. A mianowicie będziemy dzisiaj ozdobiać okładkę szkicownika. Już robiłam chyba 3 takie filmiki, więc wiecie, o co chodzi. Będę ozdobiać okładkę, ale zrobię to w bardzo do pożegu uroczym stylu. Pokażę wam poprzednią okładkę, jaką zrobiłam. Tak ona wygląda. Jak widzicie, jest tutaj, że tak powiem, nasrane dużo i bardzo kolorowo, bo ja osobiście tak lubię. I ten akurat był w motywie One Piece'a, tego anime. Bardzo polecam, obejrzyjcie sobie. Jak obejrzycie One Piece'a, to pokocham was całym sercem, bo warto. Tutaj trochę mu poodpadało, ale generalnie był uroczy do pożegu, tak? I poprzedni też był uroczy do pożegu. Jeśli chodzi o motyw tego szkicownika wybraliście wy. Zrobiłam wam ankietę na Instagramie, daliście mi propozycje i potem głosowaliście na najlepsze. I drogą rywalizacji wygrały moje OCL. Była duża konkurencja, bo było na przykład Jojo, było Jujutsu Kaisen, był Attack on Titan i to wszystko miało całkiem dużo głosów, ale moje OCL i tak wygrały z jakiegoś powodu. No jeżeli chcecie, no to ja dostarczam. Także bez zbędnego przedłużania pokażę wam teraz, jakie rzeczy mam do ozdabiania, bo trochę i nazbierałam. Szkicownikiem, jaki będę ozdabiać, jest Zieler A4 Mixed Media Sketchbook. Ja go zawsze polecam i polecę go znowu. On jest bardzo fajny. Zawsze jak kupuję szkicownik, to on. Trochę mi się tu ubrudził, ale i tak na to nakleję coś, więc to nie ma znaczenia. Pokażę wam teraz, co mam, żeby go ozdobić. Po pierwsze to mam kolorowe papiery, różne takie wzorki. Po drugie mam dużo tasiemek kolorowych. Muszę sobie dokupić ich więcej, bo mi się już kończą. Ale jest dużo w różnych kolorach, więc pewnie jakaś przypasuje. Następnie mam takie oto... nie wiem, co to jest. Jako, że będziemy rysować moje OC, to myślę, żeby cała ta okładka była w kolorach takiej niebieskości. Wziąłam taką koronkę niebieską. Koraliki. Tu są takie uśmieszki, gwiazdki i takie zwykłe, mieniące się. Następnie takie dwie tasiemki. Bardziej mi zależy na tej niebieskiej w sumie. To są takie koraliki na tasiemce samoprzyletnej. Taki i taki, może się przydadzą oba, zobaczymy. Kolejne ze świecidełek to mam takie cekinki też doklejane. One się mijają na wszystkie kolory. I jeszcze takie, te są srebrne. Podobały mi się te kwiatuszki tutaj. Na nich mi najbardziej zależało. Oprócz tego mam jeszcze takie cekinki, różne kolory. To jest akurat do paznokci, ale myślę, że też mogłoby się przydać. Taki brokacik, on jest prześliczny. Taki brokacik. No, teraz się świecę, super. Oprócz tego mam pompony. Nie wiem, czy się przydadzą, ale jak coś, to mam. I zaraz przechodzimy do naklejek, a mam ich trochę. Pierwsze co, to mam takie naklejki z alfabetem, one się tak ładnie mienią. Różowe i niebieskie. Mogą się przydać do napisania nazwy miesiąca, w którym zaczęłam ten szkicownik. Następnie takie mieniące się też serduszka. Też mieniące się kwiatuszki, takie z czerwoną pandą. Są przeurocze. Jeszcze takie naklejki, to są chyba kotki. Patrzcie na tego kotka w filiżance, mój Boże. Następnie mam naklejki do paznokci, takie miśki. Hello Kitty. Koteczki, czerwone kwiatuszki, kolorowe kwiatuszki i takie słodziutkie miśki z pomarańczkami. To są pomarańczki, nie? Zobaczcie, czy to są pomidorki. Mam jeszcze naklejki, to są truskaweczki. Czekajcie, pokażę wam. Truskaweczki. Muszę im znaleźć jakiś lepszy pojemnik, bo wsadzanie ich tutaj to jest koszmar. To są chyba jakieś krzaki. Ciekawe. Nie pamiętam, żebym to zamawiała szczerze, ale są to takie kwiatuszki. Całkiem ładne. Ten jest ładny. Zobaczcie, taki bez. Z kwiatuszków to jeszcze mam takie. Te już są ładniejsze. I są takie rysowane, a nie realistyczne. Następnie mam miśki i kwiatuszki. Zobaczcie, jaki jest uroczy. I różnokolorowe kwiatuszki. I ostatnie, jakie mam naklejki, to są takie koteczki. Wszystkie te naklejki mam z AliExpress. Jakbyście chcieli linka, to napiszcie do mnie na Instagramie, to wam wyślę. Były całkiem tanie, z tego co pamiętam. Tak wyglądają. Jeszcze mam takie koraliki w różnych kolorach. Nie wiem, czy się przydadzą, ale mam. I chyba rzecz ostatnia do ozdobiania, to takie... to nie wiem, jak to nazwać. Deko Strauer Confetti. To dokładnie to. To jest przeurocze. Patrzcie, te gwiazdeczki są cute. A i niebieskie gwiazdeczki. Chociaż to jest niebieski. Napiszcie w komentarzu, co to jest za kolor. To jest zielony czy niebieski? I to chyba wszystko z rzeczy do ozdabiania. Oprócz tego, o Jezu, ale ten konfetti się sypie. Wow, konfetti się sypie. Kto by się spodziewał? Oprócz tego mam kleja. Będę używać Magica. Ciapki, żeby, wiecie, złapać naklejkę i jej nie uszkodzić. I taśma dwustronna jakaś, nie wiem, ukradłam tacie. I oczywiście, tak jak tutaj, coś jeszcze narysuję. Zwykle właśnie jak ozdabiam szkicownik, to tutaj jest rysunek, tutaj jest napis, kiedy zaczęłam to i jakieś naokoło pierdołki, więc tak też zrobię w tym nowym szkicowniku. Dużo tego jest, wiem, może nie wszystko użyję, ale zobaczymy. Chcę, żeby to było do przepychu, urocze, ładne, żeby się świeciło i waliło po oczach. Także zaczynajmy ozdabianie. Fajnie by było, jakby pierwsza strona odzwierciedlała to, co można znaleźć w środku szkicownika. Także na pierwszy
pierwszej stronie narysuję moje oce z gołą klatą. Jeśli ktoś mnie zna, to nie jest żadne zaskoczenie. To było do przewidzenia. Myślę, że zrobię 4 rysunki. Jeden taki główny to będzie właśnie ten facet z gołą klatą i 3 takie poboczne. Główny myślę, że zrobić Krzysiu, no bo kto ma lepszą klatę niż on. Okej, pierwszy facet jest gotowy. On będzie głównym. On będzie jak ten tutaj. Śmieszy mnie, że ten też jest umięśniony. A reszta będzie gdzieś tutaj poprzyklejana, tak jak są tutaj te pixel arty. Dobra, wiecie co? Zlineartuję go od razu. Czemu nie? Zrobię to 03 cienkopisem, ale wesprę się też 003. Nie chcę tu włazić w kadry, ale dosłownie muszę tak to narysować, bo nie widzę tego. Po prostu jest tak do dupy światło. Było ładne słoneczko i stwierdziło, że sobie pójdzie. Więc wybaczcie moją twarz, jeżeli wchodzi w kadr. Ale tutaj akurat muszę. Musi mieć ładną twarzyczkę on, więc musicie wycierpieć. Ciekawe, czy jest tutaj ktoś nowy na kanale. Jeżeli jest ktoś nowy na kanale, to dzień dobry, witam was na moim kanale. Nazywam się Marta, ale możecie mówić na mnie Happy Berry. Bo taki sobie przypadkiem nick wybrałam, nawet nie pamiętam dlaczego. Proszę mnie nie mylić z Happy Berry Crochet, to nie ja. To jest moja konkurencja. To jest moja konkurencja, ale to ona była pierwsza. Specjalizuję się w nieudolnym rysowaniu umięśnionych facetów i uroczych dziewczynek. To wszystko, dziękuję za uwagę. Jeżeli was zachęciłam do siebie, to się cieszę. Dla nowych, którzy nie wiedzą, to mam artystyczny serwer na Discordzie, link do niego jest w opisie. Jeżeli chcecie, to możecie sobie tam dołączyć, popisać z innymi osobkami, wysłać swoje prace, pytać się o rady, tego typu. Możecie też wziąć udział w wyzwaniach, ja tam czasami wrzucam wyzwania artystyczne i możecie sobie w nich wziąć udział. A jak nie, to można sobie po prostu popisać z innymi. Zapraszam do dołączenia, dopóki jeszcze jest to całkiem mały serwer i nie ma tam aż takiego syfu. Te światło jest tragiczne. Nie wiem, czy wy cokolwiek widzicie, bo tu patrzcie, jakie cienie rzuca. Nie wiem, dzisiaj słońce odwala jakieś fikołki. Dobra, puszczam muzę i to kończę. Robię wam tutaj przyspieszenie. Przerwę na chwilę tego speedpainta i chcę polecić wam coś takiego. To jest Black Liner Brush z Molotov, się nazywa firma. Molotov The Original. Powiem wam, totalny banger do wypełniania jakichś większych przestrzeni czarnym. Patrzcie na to. On się nie rozwarstwia tutaj. Ta końcówka się mi nie rozwarstwiła jeszcze, a używam go dosyć często. On jest water-based, więc no jak przelecicie na po tym akwarelą, to się rozmarzę. Więc dawałabym go jako ostatni, ale to jest totalny banger. Jak ten mi się skończy, kupię sobie taki kolejny, więc jeżeli szukacie jakiegoś brush markera, który wypełnia duże przestrzenie czarnym, to pan Molotov Black Liner Brush polecam. Wracajmy do speedpaintu. Okej, nasz seksjak jest już gotowy i myślałam, że zrobić mu jeszcze tło, na przykład czarne, ale nadal nad tym myślę. Dobra, namyśliłam się. Robimy mu czarne tło. Zrobimy go gdzieś takiego. A szkoda mi tego markera. Użyję promarkera do tego. Czarny promarker. Tylko se muszę coś dać pod spód, bo jak mi to przebije na biurko, ojej. Te światło mnie dobija. Naprawdę, przed chwilą było słoneczko, teraz znowu jest szaro i nic nie widzę. Słońce sobie robi ze mnie jajca. Jego wytnę w prostokącika. Reszta, którą narysuję, będzie już wycięta, tak wiecie. To jest nasza główna gwiazda, on będzie w prostokąciku. To jest najbardziej prostokątno-podobny kształt, jaki potrafię zrobić. Ej, czekajcie, zapomniałam mu dorobić kolczyka. Proszę bardzo. Od razu lepiej. Oj, nie patrz się tak na mnie. Dobra, ciebie odkładam, kochany mój. Będziesz sobie tutaj chillował bombkę na chwilę. Chilluj się, aniołku, a ja w tym czasie zrobię pozostałą trójkę i oszczędzę wam tego. Po prostu się tutaj pojawią. Jestem i mam kolejne rysunki. Tego już widzieliście, seksiaka, ale mam oprócz tego Amelię i Emilię. Pokolorowałam je akwarelą, o ile można to nazwać pokolorowaniem, bo jeżeli mnie znacie, to wiecie, że nie specjalizuję się w kolorowaniu. I jeszcze mam Arka. Tak wygląda. Tak jak mówiłam, główną rolę tutaj będzie grał ten Krzysior tutaj, dlatego ich zrobiłam takich malutkich. Jakbyśmy ich ułożyli w ten sposób, to wtedy moglibyśmy napisać tutaj miesiąc, a resztę pozdawiać. Tak, myślę, że to będzie całkiem cute. Teraz muszę wybrać od tego jakieś ładne tło. Jak już wspominałam, chciałabym, żeby to było niebieskie. Czy są tutaj jakieś ładne niebieskie tła? O, to jest pretty. O, i to też jest ładne. Wyrwę je. Jeszcze nad nim pomyślę.
Zobaczymy, czy coś jeszcze ciekawego będzie. Są takie fajne świecące. O, ten to się świeci. Wow, ale to jest pretty. Podoba mi się to. To jest ładne, ale nie pasuje mi to aż tak. Wow, patrzcie na to. To się błyszczy. Wow, i tutaj też jest błyszczące. Wow, i tutaj też jest błyszczące. Ja. Kurczę, duży wybór. Dobra, wyrwę wszystkie. Zobaczcie, takie kwiatuszki. Wezmę sobie go. Mam trochę tych papierów. Są ładne takie stonowane, ale nie na stonowaniu nam tutaj zależy. Jakby to było jego tło, on byłby tak wycięty. Czy to nie jest za dużo wzorków? Wiecie co, ja lubię świecące rzeczy, ale to jakoś mi nie pasuje za bardzo. To by w sumie pasowało, ale nie wiem, czy mam na tyle tego papieru. Będziemy musieli improwizować. Ten papier mi się bardzo podoba tutaj w tle. I tego krzysiora bym zrobiła na jakimś takim błyszczącym papierze. Może na tym? I mean, wygląda okej, ale to nie jest to. Na tym? Okej. Ten myślę, że jest pretty. Tak by to było. I jeszcze jakiś papier tutaj na ten lipiec. Na A. Za ciemne. Na A. Na A. A ten z różami? Może... W sumie? Finalna decyzja, tak będzie to wyglądać. Ładnie. Podoba mi się, że to i to się świeci, a tu jest takie nieodciągające uwagę. Chociaż będzie, bo będzie pełno naklejek. Okej, okay. Teraz muszę to wyciąć i przykleić. Nie musi tutaj być to na brzegach dokładnie, bo i tak tam pewnie dokleję jakąś tasiemkę. Właśnie tylko, żeby się trzymało. Tutaj będzie pan Krzyś, więc nie będzie widać, że tam jest jakiś ubytek. I tutaj jeszcze walniemy taki prostokącik w miarę. Okej. Okay. I teraz pytanie. Czy je przykleić na to? Tak, zrobię tak. Przykleję je i Aro i obetnę ich naokoło. Wytnę ich naokoło. Myślałam w ogóle, żeby zrobić taki filmik, gdzie przedstawiam moje oce i opowiadam ich lore, ich historię. Rysowałabym sobie je i w tyle bym opowiadała właśnie o każdej z tej postaci, bo oni mają całkiem rozbudowane lore, a kilka osób już mnie o takie coś prosiło, więc napiszcie w komentarzu, co myślicie o takim pomyśle na filmik. Okej. Aro tutaj sobie chilluje, teraz jeszcze dziewczyny. Ja bym musiała chyba czymś przyczasnąć, żeby mi wyschły jakoś dobrze, bo one są powyginane. I nie wiem, czy się przykleją na płasko, bo jak na razie to mi odskakują. A my się zajmiemy w tym czasie przyklejaniem tego. W ogóle jak polecacie jakiś fajny klej, inny niż Magic, to napiszcie w komentarzu, czy macie coś lepszego niż Magic, bo w sumie zawsze używałam właśnie Magica. A może jest coś lepszego na rynku? Nie wiem. Wiem, że ten gnój się zawsze tutaj rozwala, ale to jak każdy klej w sumie. Panie Krzysiu, proszę tutaj ładnie leżeć. Tak. Chilluj się, aniołku. Pan Krzyś dzisiaj ze mną współpracuje. Pięknie się przykleił. I jeszcze to. Tylko pytanie, czy w ten sposób, czy w ten sposób? Tak, czy tak? Ja jestem głupia, to taki sam wzorek jest. Zapomnijmy o tym. Pewnie sobie teraz myślę, o mój Boże, ale krzywo, ja tego nie widzę, wygląda to na mnie prosto. Chyba się przykleiły. Hello. Cutie. Jeszcze te baby. Ale są brzydko pokolorowane, dają. Przedszkolek uczyli kolorować, to akurat byłam chora. Yes. Ej, ale one trochę zasłaniają tę ważną część jego. Dobra, trudno. To będzie taka szczypta tajemniczości, wiecie o co chodzi. Zanim ich przykleimy, to muszę tu na pewno posprzątać, bo zrobił mi się tu niezły syf. Może byśmy walnęli naokoło jakąś tasiemkę. Co myślicie o takiej? Fajnie by było, jakby była jedna kolorowa niebieska, ale nie wiem, czy taką mam. To jest najbliżej niebieskiego, ale to chyba nie jest niebieski. To jest chyba fioletowy. Jaki to jest kolor? Chyba fiolet. Mam takie, ale one tu pasują jak dupa do oka. Może przebić to czymś i zrobić różowe? Na. Albo żółte. Żółty pasuje do niebieskiego. Tylko który? Który żółty? To jest bardziej taki pomarańczowo-żółty, a ten jest taki żółty-żółty. Chyba ten pomarańczowo-żółty bardziej pasuje. Dobra. Zrobimy teraz boczki. One będą przeźroczyste trochę, ale może to i dobrze. I zagnę ją do środka. Tylko, że to jest taśma washi tape, więc ona nie huhu się tutaj nie przyklei. A jeżeli się przyklei, to na pewno nie zostanie tutaj długo, więc będę musiała ją podkleić. Jestem już cała brudna. Uwielbiam pracować z klejem. Super zabawa. A tu cię utnę.
samo zrobię z tej strony. Zastanawiam się, czy tutaj też zrobić taki żółty kawałeczek tą taśmą, ale musiałabym ją przekroić na pół. Wygląda to na razie nie za dobrze, ale teraz mogę już dokleić tą trójkę. Oni będą tu wyżej, tutaj będzie aru. I znowu muszę ich przyczasnąć, użyję do tego kolejnych pasteli. Dobra, koledzy sobie już wyschnęli. Wyschli? Wyschnęli? Nie wiem. I teraz czas na moją ulubioną część, czyli ozdabienie tego aż do pożygu. Let's go! Zacznijmy może od tego. Myślałam, żeby sobie wyciąć tak po jednym rowku z tego, kleić tak naokoło całego tego szkicownika. Co myślicie? Let's do it. Tylko jak to... Okej, to może być trudne. Najłatwiej byłoby to chyba ciąć na tej taśmie i potem dopiero odkleję. Tak spróbujmy to zrobić. Czy to się uda? Chyba się udaje, okej. Ale dźwięk fajny. Dobra, słuchajcie tego. Zaczyna to wyglądać kiczowato, więc idziemy dobrą drogą. Może najpierw byśmy zrobili ten napis tanie jakim kolorem? Myślę, że tym. Tylko, że właśnie te naklejki są całkiem przeźroczyste. Czyli tutaj będzie w ogóle cokolwiek widać na tym tle? Dobre pytanie. Spróbujmy przykleić jeden na próbę, żeby zobaczyć jak to wygląda. Weźmy tutaj może tego gwiazdkowego. Patrzcie, no nie jest chyba aż tak źle. Okej. Okay. Wracaj. A my musimy znaleźć literki. I to wcale nie jest ABC. Gdzie to jest L? Tu jest. Lipiec. Nie mam tutaj cyferek. Na kamerze wygląda to jakby to było czarne, ale to widzicie, to jest takie niebieskie. Mam jeszcze takie kolorowe serduszka i myślę, żeby zrobić tutaj z nich 23 jako rok. 23. Obróciłam się czymś super. Oj, z nimi będzie ciężko. One się nie chcą w ogóle podnieść. Cholipka, one są strasznie oporne. Nakleiłam 5 i mam już dość. One tak źle się odklejają. No te serduszka z kubańce. Twardy zawodnik. To było ciężkie, to było frustrujące. To wygląda na dużo, ale uwierzcie mi, tu będzie tyle rzeczy, że to się i tak zgubi. Ale słodkie, patrzcie na to. Wiem, że to na razie wygląda na dużo, ale uwierzcie mi, będzie jeszcze lepiej. Chcę przykleić gdzieś tego kwiatka. On się na mnie patrzy, on mnie woła, on mówi, proszę przyklej mnie. A ja mówię, bardzo proszę, tu mi wpasuje. On mówi, ja chcę być tutaj. To się już chyba leczy. Jak już kwiatki zaczynają gadać, to jest chyba źle. Panie kwiatku, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, ale słodziak. Mówiłam, patrzcie, to już się powoli gubi. Tutaj jest kolejny kwiatuszek. Woła mnie, woła. Dobra, panie kwiatuszku, będzie pan koło Krzysia tutaj sobie chillował. Pięknie. O tak, już się zaczyna mielić, podoba mi się. Polećmy teraz z naklejkami. Widziałam, że tutaj są fajne kwiatuszki. Tym misiowym. Pokaż kotku, co masz w środku. Patrz te kwiatuszki. Oh my goodness. Przecież to jest... Umieram. Przecież to jest stworzone, żeby tutaj być przyklejonym. Dobra, zrobimy tak. Tu będzie jeden kwiatek, a tu będzie drugi. Musimy tego dziada obciąć trochę. Tak! Tutaj musisz być ty. No ale... Odklej się, dziadu! O mój Boże! O mój Boże! Nie wytrzymam. Jest takie słodkie. Tu by się jakiś kwiatek przydał. Tutaj w tym miejscu. Myślę, czy zrobić żółtego go. Patrzcie, mam taki żółty. Czy niebieski? Żółty. Niebieski. Żółty. Niebieski.
Chyba niebieski. Naklejki są przeurocze, ale odklejanie ich to jest tragedia. Zaczyna mi się podobać. Wsadziłabym jeszcze gdzieś tu tego kwiatka, na przykład tutaj. Pomyślę jeszcze nad tym, więc ja go tutaj odkładam, niech on sobie tutaj chilluje i patrzy się na mnie, a ja się patrzę na niego i zastanowię się nad nim, a resztę schowam. Mamy niewiele czasu, bo zaczyna mi się tu ściemniać z jakiegoś powodu, mimo że jest 19. Namyśliłam się i jednak go tu przykleję. I go odkleję. Jezu. Pamiętacie te gwiazdeczki? One by mi tutaj pasowały. Tylko czy one by się przykleiły zwykłym klejem, czy muszę szukać kleju na gorąco? Myślę, że bezpieczniejszą opcją jest klej na gorąco. Chilluj się, aniołku. Te złote gwiazdki. Już się ubrudziłam, fajnie. By tutaj idealnie pasowało, zobaczcie. Tak je rozmieścimy. Klej na gorąco tutaj już zaczął sikać pod siebie, więc chyba jest rozgrzany. Jezu, boję się tego, jest tak gorące. Chyba się trzyma. Chyba lepszą taktyką będzie nakładanie tego na sam papier i potem przyklejanie tej gwiazdki. Tylko klej na gorąco jest taki... co on robi? Jezu, wszystko idzie nie tak jak trzeba. Tragedia. Ale brzydalstwo. Nie wytrzymam. Dobra, w tym miejscu muszę przyznać, że był mały fail. Nie spodziewałam się, że ten klej na gorąco zrobi mi aż takiego kleksa tutaj. Nie jest aż tak źle, jak mogłoby być. Kolejną rzeczą, jaką mogłabym dodać tym klejem, skoro jeszcze jest ciepły, to te niebieskie koraliczki. Panie kleju, proszę cię, współpracuj ze mną. Przestań sikać. Ła, gorący dziad. A, jaki gorący dziad. Lewą ręką. Najlepsze, na co mi stać. Zróbmy to szybko i bezboleśnie. Mam jeszcze takie uśmieszki i to będzie już, mam nadzieję, ostatnia rzecz przyklejona na ten durny klej. Kleiłam sobie palce, skleiłam sobie biurko, zdenerwowałam się, mogę już odłożyć ten klej. Hello, panie kotku. O, tutaj będziesz idealny. Mam wrażenie, że Krzysiu tutaj jest taki goły. No w sumie jest. Zdamy mu trochę rhinestonesów. Niech świeci, ziomek. Dosyć rhinestonesów. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłam wam, że mam jeszcze takie... Patrzcie, jakie one są ładniusie. Cekinki mamy za sobą i teraz zrobię dokładnie to samo, tylko z tym czymś do paznokci. Mam jeszcze te konfetti i też je gdzieś tutaj spróbuję wsadzić. Ostatnia rzecz, jaką dodam, to będą te niebieskie cekinki. I love it. To jest tak kiczowate. To jest dokładnie to, czego oczekiwałam, potrzebowałam. Pewnie większość z was sobie myśli, co to jest? Obrzydliwe. Czemu tego tyle tu jest? Albo zakończyło na robieniu tego tła. Ale nie. Ja uwielbiam takie kiczowate rzeczy. Zrobiłam teraz zbliżenia przebitki i puszczę jakąś muzyczkę, żebyście widzieli z bliska, jak dużo to jest tego. Tak on wygląda, mi się mega, mega, mega podoba, naprawdę się cieszę. Jest prześliczny, tak kolorowy, że ja cię kręcę. Tutaj macie porównanie do poprzedniego. Ten był w motywie One Piece'a, a ten jest w motywie moich OC. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądały jeszcze poprzednie moje szkicowniki, bo też je ozdabiałam w takim stylu, to link do wszystkich ozdabiań szkicownika będzie w opisie. Wybaczcie za brzydkie warunki, bo dosłownie zaszło mi słońce bez powodu. Tak wygląda skończony szkicownik, świeci się jak jasna. Bardzo mi się podoba. Ja wiem, że tutaj jest niezły przepych, ale aż mi się Michał cieszy, jak się na niego patrzę. Jest tak kolorowy, tak wesoły, a chyba szkicownik powinien do siebie raczej zachęcać. Mnie na pewno zachęca. Podoba mi się, jak wyszedł Krzyś, podoba mi się, jak wyszedł Arek. One bywało lepiej. Podoba mi się, jak mocno to wszystko świeci. I chyba moją ulubioną częścią tego szkicownika są te takie buźki, które dokleiłam. I pomponiki. Nie wiem, jak będzie się rysować na tych pomponikach, ale to jest szkicownik na kółkach, więc nie powinno być problemu. Na kółkach? Na spirali. Na kółkach. Nie, on nie jest na kółkach, on jest na spirali. Tak wygląda mój poprzedni szkicownik. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak jego ozdabiałam, to link będzie w opisie, jak i do reszty filmów z ozdabiania szkicownika. Porównajcie sobie, który jest ładniejszy. Moim zdaniem ten nowszy jest fajniejszy, bo jest
bardziej napchany. I podoba mi się to połączenie żółci i niebieskiego. Dobra, bo już serio nie mam praktycznie światła. Przepraszam za tragiczne warunki. To tyle z ozdabiania szkicownika. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz. Proszę o komentarz. Jak jakaś matka boska. Proszę o komentarz. Są dla mnie naprawdę ważne. Obczajcie też inne moje filmiki. Zobaczcie, ostatnio robiłam kolorowanki. To całkiem popularny film z jakiegoś powodu, więc może sobie obczajcie. I to tyle. Trzymajcie się. Pa, 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 pa.